Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Dziś opowiemy Wam o mieście, które istniało, zanim jeszcze Warszawa była w ogóle w planach. O Łodzi to już nawet nie wspominając. Historię mega ciekawą, no bo dlaczego ktoś stwierdził w pewnym momencie, że świetnym pomysłem będzie to miasto spalić? Jak to się stało, że oberwało tak mocno podczas II wojny światowej, bo praktycznie nie było co z niego zbierać? Jak doszło do tego, że pojawiło się tutaj tyle osób ze wschodu i Pablo Picasso? Jak to się stało, że wybuchła tutaj epidemia egzotycznego choróbska i jak zacięcie walczono tutaj z komuną? Poznajcie historię polskiego Wrocławia. Już teraz w Historii bez cenzury. Jak na super starą osadę przystało, początki Wrocławia są spowite tajemnicą. Na bank wiemy, że gród istniał tutaj już w X wieku i wielu wrocławio-sceptyków twierdzi, że jego początki związane są z osadnikami czeskimi, a nawet sama nazwa pochodzi od czeskiego księcia Wratysława I. Przy czym to nie do końca musi być prawda, bo dzisiaj może ciężko w to uwierzyć, ale wtedy Wratysław było imieniem tak popularnym jak dzisiaj na porodówkach Brian, więc równie dobrze może chodzić o jakiegoś śląskiego księcia. Okej, zaczęliśmy trochę tajemniczo, ale niestety o Polsce w X wieku nie wiemy zbyt wiele, natomiast odrobinę późniejsze wydarzenia to już pewniaki, jak chociażby to, że na początku XI wieku te tereny były już pod panowaniem naszego Bolka Chrobrego. Wtedy najważniejsze zabudowania znajdowały się tutaj na Ostrowie Tumskim, na wyspie na Odrze. I teraz pewnie wrocławianie się ze mnie śmieją. Drewniak, głupku, jak to wyspa nie jest? No dzisiaj nie jest, ale wtedy była. Tak, to przepraszam. Tak czy inaczej, tam właśnie powstała katedra, ale co jeszcze ważniejsze, miało tam powstać biskupstwo, na co umówili się Chrobry z Ottonem III na największej imprezie średniowiecza. Tak jest, na Zjeździe Gnieźnieńskim. Jak pamiętacie, miało to miejsce w roku 1000, ale teraz, obok tej daty, możecie sobie jeszcze dopisać oficjalne założenie miasta, w którym dziś gościmy. Kurczę, stary ten Wrocław. Oczywiście fakt, że Wrocław zawsze leżał na pograniczu naszych czeskich i niemieckich ziem, sprawiał, że w średniowieczu miasto bardzo często przechodziło z rąk do rąk. Wpływ Czechów był choćby taki, że ich władca zniszczył w mieście katedrę, natomiast Niemcy, według Wincentego Kadłubka, dostali od naszych wojów Lańsko w legendarnej bitwie na Psim Polu. Wrocław był jednym z najważniejszych polskich ośrodków, ale skoro tak, to wypadałoby się zastanowić, czemu w takim razie postanowiono w pewnym momencie puścić to miasto z dymem. Tę decyzję podjęto w roku 1241 i paradoksalnie nie była ona wcale tak głupia, jak to wszystko brzmi, bo musicie wiedzieć, że właśnie wtedy zaatakowali nas Mongołowie, którzy rozpieprzali kolejne polskie grody niczym... No, Mongołowie, to w zasadzie mówi samo za siebie, więc stwierdzono, że skoro i tak pewnie puszczą miasto z dymem, to niech chociaż spalą to, co ma jak najmniejszą wartość. Serio? Nic wartościowego nie zostawili? Ta, tylko jakieś bitcoiny. Po co to komu? Wszystkie cenne rzeczy mieszkańców, jak i te, które mogły mieć jakąkolwiek wartość dla wroga, przeniesiono do zamku i tam zrobiono punkt oporu. Skośnookie chłopaki, nie mając nic do zjedzenia ani do złupienia, pokornie się zawinęli, tym bardziej, że zamków też nijak nie potrafili oblegać. Inni z kolei twierdzą, że wystraszyli się efektownych fajerwerków wymodlonych przez jednego z dominikanów, ale tak czy inaczej udało się. Po tym incydencie Wrocław odbudowano, przy czym stwierdzono, że jak już jest taka okazja, no to odbudują je tak, żeby było lepsze. Poza tym lokalni biznesmeni świetnie potrafili wykorzystać fakt, że miasto leżało na pograniczu trzech państw, bo miasto, w którym dziś gościmy, jako pierwsze w naszej historii otrzymało prawo składu. To znaczy, że jak jakiś kupiec jechał przez Wrocław, to czy chciał, czy nie, musiał się tutaj zatrzymać i przez jakiś czas handlować swoimi towarami. To strasznie napędzało gospodarkę. Niestety, jak to w naszych dziejach bywa, jak coś idzie dobrze, to zaraz sąsiedzi zaczynają mącić. I tak też było w przypadku Wrocławia, bo kiedy zmarł Henryk IV Probus, to Czesi zaczęli zawijać sobie kolejne książstewka, aż w końcu, mimo starań takich koksów jak chociażby Łokietek, Wrocław
odpadł od Polski na długie lata, bo ponad 600. W tym czasie miasto radziło sobie względnie okej, aż do roku 1945, kiedy dostało mu się mocniej niż braciom Golec od internetu. Drugą wojnę światową Wrocław zaczynał jako miasto niemieckie i hitlerowcy robili absolutnie wszystko, żeby go nie oddać. Kiedy Armia Czerwona szła na Rzeszę jak walec, to Niemcy zmienili status Wrocławia na twierdzę. Co to znaczy? To znaczy, że miał być broniony do ostatniego żołnierza, a taka decyzja nigdy nie wróży niczego dobrego dla zabudowań miejskich. Ruscy oblegali Wrocław przez 80 dni i efekt był tego taki, że miasto zostało zniszczone w prawie 70%. Niektóre rejony praktycznie kompletnie legły w gruzach. W końcu miasto się poddało 6 maja 1945 roku, czyli później niż Berlin. Tak czy inaczej było zrujnowane i właśnie na takie ruiny mieli przyjechać nowi mieszkańcy, bo w Jałcie i Poczdamie zdecydowano, że jak to wtedy mawiano, Wrocław wróci do macierzy. Chociaż na początku to wcale nie wyglądało jak polskie miasto, bo już pomijając fakt, że faktycznie to rządzili tam Sowieci, to na ulicach dalej słyszało się język niemiecki, no ale z drugiej strony jak miano się komunikować, skoro zaraz po wojnie było we Wrocławiu 150 tysięcy Niemców i około 2 tysięcy Polaków. Tak było łatwiej po prostu rządzić i uczciwie też trzeba przyznać, że ludność niemiecka ciężko pracowała zaraz na początku odgruzowywania miasta, tylko wypada się zastanowić, po co? Jaki mieli w tym interes, skoro to miało być polskie miasto? Ano, postanowiono im o tym na początku nie mówić. Stwierdzono, że poinformuje się ich, jak już trochę popracują, no bo inaczej nie byłoby komu robić. Proporcje jednak bardzo szybko się zmieniały. Niemców wysiedlano do Niemiec, a do Wrocławia przyjeżdżali nowi mieszkańcy, których w 1946 roku było już ponad 200 tysięcy. A skąd się wzięli? Między innymi ze wschodu, z Zabuga. Ludzie jechali na tak zwane ziemie odzyskane, czyli między innymi w okolice właśnie Wrocławia. Jednak to nigdy nie były przyjemne podróże. Bandyci doskonale wiedzieli, że ludzie jadą z całym swoim dobytkiem i pociągi były napadane częściej niż w westernach. Ale przynajmniej były punktualne. Ci ludzie przybywali do obcego miejsca, które było tylko wstępnie odgruzowane. Wrocław wtedy nie był nawet w promilu tak czysty jak dzisiaj. Nadal można było się natknąć na zwłoki z czasów sowieckiego oblężenia, a po ulicach śmigały szczury i bezpańskie psy. Muchy i pluskwy też nie ułatwiały codzienności, ale mimo to życie we Wrocławiu zaczynało stawać na nogi, w tym to akademickie. I tutaj ogromną rolę odegrali naukowcy ze Lwowa. Zaczęli rozkręcać Politechnikę i Uniwersytet i z jednej strony mieli mnóstwo szczęścia, bo na ich potrzeby szybko sprowadzono część zbioru biblioteki imienia Ossolińskich ze Lwowa. Natomiast musieli się też przejmować kompletnie przyziemnymi sprawami, na przykład tym, że zdesperowani ludzie włamywali się do budynków uczelnianych, żeby kraść spirytus, którym między innymi konserwowano eksponaty. To znaczy na uczelni, bo jak ktoś kradnie spirytus, to raczej w innym celu. Niestety nie tylko naukowcy rozkręcali swoje działania w odzyskanym mieście. Nowa władza i jej propaganda też nie próżnowały. Organizowano masę imprez i wystaw, żeby uświadomić ludziom, jak bardzo powinni kochać Stalina za to, że przyłączył do Polski Wrocław. Podobno do zorganizowania jednej z największych wystaw namawiał serdecznie sam Stalin. Inną ważną imprezą propagandową był Światowy Kongres Intelektualistów w obronie pokoju, w którym wziął udział między innymi sam Pablo Picasso. Brzmi pięknie. Gdzie tu jest haczyk? Ano, haczyk jest w tym, że pod tą piękną nazwą krył się festiwal hejtu na państwa zachodnie. Bardzo szybko głównym motywem stał się zły imperializm i oczywiście niektórzy się zgadzali z tymi poglądami, a niektórzy nie. Natomiast szczęście w nieszczęściu polegało na tym, że Wrocław jako miasto gospodarz tej kontrowersyjnej imprezy zyskał spory rozgłos. Na szczęście niebawem miały przyjść czasy, kiedy Wrocław zapisał się o wiele ważniejszymi w naszych dziejach akcjami. Bo musicie wiedzieć, że we Wrocławiu praktycznie od samego początku buntowano się przeciwko komunistom. Pierwszy tęgi tego dowód mieszkańcy miasta dali w roku 1956, kiedy to Sowieci postanowili poprosić przy pomocy czołgów Węgrów, żeby ci dali sobie jednak spokój ze swoimi wolnościowymi marzeniami. Zresztą o tym już wam kiedyś opowiadaliśmy. W każdym razie mieszkańcy Wrocławia zaangażowali się wtedy w pomoc, oddając krew, a tutejsi lekarze deklarowali chęć wyjazdu, żeby na miejscu pomagać naszym bratankom. Chociaż już kilka lat później, w 1963, to we Wrocławiu potrzebna była pomoc lekarska i to chyba najbardziej w Europie, bo wybuchła tu epidemia czarnej ospy. Choróbska tak egzotycznego w naszych stronach jak Bugatti Veyron na ulicach
nieważne. W każdym razie skąd się tutaj wzięła? Przytargał ją z samiuśkich Indii jeden z PRL-owskich agentów. Jedna z pielęgniarek w szpitalu zakaźnym, do którego trafił, szybko zmarła, a lekarze błyskawicznie strzaili się, z czym mają do czynienia. Jednak jak to za komuny bywało, co wiemy choćby z czarnobylskiego przykładu, władza lubiła sobie nie poinformować ludzi przez jakiś czas, że grozi im cholerne, a w zasadzie to nawet ospowe zagrożenie. Efekt tego był taki, że kilka osób zmarło, a ponad 70 zostało zarażonych. Kiedy prawda wyszła już na jaw, no to ludzie starali się sobie jakoś radzić. Owijali klamki gazą nasączoną chloroformem, nie podawali sobie rąk na powitanie, no i pili więcej wódki. Tak wiecie, na wszelki wypadek. Tam. Alkohol. Wróćmy na moment do spraw religijnych. Jak pamiętacie, to tutaj, we Wrocławiu, powstało jedno z pierwszych biskupstw w historii naszego kraju za sprawą wspólnej decyzji władcy niemieckiego i władcy polskiego. A w 1965 roku polityka i religia znowu się w tym mieście spotkały. To tutaj powstało orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. Jeden z najważniejszych dokumentów próbujących zatrzeć urazę jednego narodu do drugiego po potwornościach II wojny światowej. Nie wszyscy muszą się oczywiście z tym zgodzić, ale nasi duchowni postanowili podejść do sprawy wybitnie po katolicku, no bo jak inaczej można określić słowa przebaczamy i prosimy o wybaczenie. Zresztą pod tym listem podpisał się między innymi przyszły papież, a wtedy jeszcze biskup Karol Wojtyła. Pytanie tylko, czy Kościół zdawał sobie sprawę, jak strasznie rozsierdzi tym listem komunistów. Na dzień dobry władza uznała ten list za antypolski. Stwierdzono, że historia relacji między naszymi państwami tam opisana to jakiś kompletny stos bzdur i w ogóle co to ma znaczyć, żeby biskupi wypowiadali się w imieniu Polaków. Propaganda zaczęła cisnąć po kościele jak TVP po owsiaku i finał tego był taki, że w wielką rocznicę zorganizowano dwie konkurencyjne imprezy. Kościół świętował tysiąclecie chrztu Polski, a komunistyczna władza 1000 lat państwa polskiego. Kościół za komuny nigdy łatwo nie miał, ale po tym liście miał 3 razy bardziej pod górę. Jednak nie tylko Kościół miał gdzieś komunistów. Nie możemy sobie tutaj nie wspomnieć o wrocławskich strajkach, które były świetnie zorganizowane, ale zacznijmy od początku. Strajki solidarnościowe wybuchły 17 sierpnia 1980 roku w Gdańsku, a Wrocław dołączył się do nich 26 sierpnia za sprawą dwóch odważnych gości z tutejszego MPK. Mieli oni już dość i zaczęli namawiać kolegów z zajezdni, żeby przyłączyć się do protestu i wesprzeć chłopaków z Gdańska. Nie trwało to długo, kilka minut, bo wszyscy mieli już dość czerwonych. Wysłano delegatów do innych zajezdni i nie minęło wiele czasu, jak wrocławskie tramwaje i autobusy stanęły na znak protestu. Protestuję! Najlepsze jest jednak to, jak wrocławianie byli organizacyjnie ogarnięci, bo bardzo szybko w jednym z autobusów powstało Centrum Informacji Strajkowej. Jak nie wiedziałeś, jak protestować, to tam wszystko tłumaczyli. A poza tym protestujący czuli wielkie wsparcie ze strony mieszkańców miasta. Jak ktoś jechał prywatnym samochodem obok zajezdni, to trąbił na znak poparcia i szybko wrocławskie klaksony stały się jednym z symboli strajków. Protest we Wrocławiu był ogromny i nie wiadomo, czy gdyby nie on, to udałoby się podpisać porozumienia sierpniowe. Warto sobie powiedzieć jeszcze o pewnej akcji, która miała miejsce zaraz przed wprowadzeniem stanu wojennego. Otóż wrocławska Solidarność podejrzewała, że władza coś kombinuje i niedługo może wprowadzić stan wyjątkowy. Mieli uzbierane na swoje potrzeby około 80 milionów złotych, za co można było kupić jakieś 615 maluchów, jeśli oczywiście dostałoby się przydział. Nic tylko się cieszyć. Przy czym był pewien problem. Hajs był zdeponowany w banku, ale w momencie, w którym wprowadzono by stan wojenny, dostęp do kasy stałby się niemożliwy. Jak w takim razie wynieść 80 baniek z sejfu bez przypału? Byłoby to pewnie niemożliwe, gdyby nie pomoc dyrektora banku, który nie zgłosił do SB tak dużej wypłaty, choć oczywiście powinien. Przypłacił to potem stanowiskiem, ale pewnie nie żałował, bo był przyjacielem Solidarności. Pieniądze wyniesiono w 2 walizkach i torbie podróżnej, ale to wcale nie był koniec. Bo kasę trzeba było przewieźć jeszcze w bezpieczne miejsce, do arcybiskupa. Zrobiono to maluchem, którego wartość wzrosła wtedy 600 razy. Samochód był wypakowany dosłownie po brzegi pieniędzmi, bo żeby wszystko się zmieściło, to trzeba było wyjąć nawet koło zapasowe. Tak czy inaczej udało się. Pieniądze dotarły najpierw do siedziby wrocławskich biskupów, a potem dalej do potrzebujących opozycjonistów. ASB szlak trafił z wściekłości.
Gdzie jest moje 80 baniek? Panie generale, są ważniejsze rzeczy niż 80 baniek. Na przykład 100 baniek? Solidarnościowe Eldorado trwało we Wrocławiu praktycznie do 13 grudnia 1981 roku, kiedy to wprowadzono stan wojenny i władza zaczęła ostrzej walczyć z ludźmi, którym się nagle zachciało wolności. Milicja brutalnie rozpędzała strajki. Jak brutalnie? No, pomijając pałowania, w wyniku których zmarła przynajmniej jedna osoba, to na posterunkach też wesoło nie było, ale i to nie wszystko, bo ludzie dostawali wyroki i to naprawdę tęgie, od 3 do 5 lat. Mimo tego wrocławianie się nie poddawali i na przykład w manifestacjach z okazji drugiej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych mogło wziąć udział nawet 50 tysięcy osób. Niestety znowu były ofiary i po tej akcji wrocławska Solidarność działała trochę bardziej dyskretnie, chociaż nie do końca, bo znaleźli się i tacy, którzy stworzyli nowy, jajcarski sposób protestowania. Bo również w latach 80. powstała tak zwana pomarańczowa alternatywa, która, żeby było jasne, nie ma absolutnie nic wspólnego z pomarańczową rewolucją na Ukrainie. To była wrocławska ekipa, która organizując różne odjechane akcje, walczyła z komuną. Co robili na przykład? A choćby przebierali się za krasnoludki i w ten sposób udawali, że świętują rocznicę rewolucji październikowej. Tylko ktoś może teraz spytać, jaki to wszystko miało sens. Co to mogło zmienić w tym... Panie Michale, czyń pan swoją powinność. Już smutnym jak pizda mieście. Organizatorzy twierdzili, że te wszystkie akcje miały na celu pokazanie, za jakie pierdoły można w Polsce trafić do aresztu. No bo jak miano nas poważnie traktować na arenie międzynarodowej, jak krążyły pogłoski, że gościa zaaresztowano za rozdawanie na mieście podpasek. Albo jak w ogóle można było traktować poważnie służby, które aresztowały za, i tutaj cytat, branie udziału w nielegalnym zgromadzeniu krasnoludków. Czasami, robiąc sobie jaja, można ugrać więcej, niż stając do walki z silniejszym przeciwnikiem. Swoją drogą wrocławskie krasnale to również zasługa pomarańczowej alternatywy. Całe szczęście komuna upadła i Wrocław, podobnie jak cała Polska, mógł spokojnie odetchnąć. To miasto mnóstwo przeszło i przez lata stało się takim miejscem spotkań, jak to stwierdził Jan Paweł II, i to bardzo dobre określenie, biorąc pod uwagę i położenie, i historię, w tym tę najnowszą. Mnóstwo się tutaj dzieje. Wrocław był przecież jednym z miast, w których rozgrywano mecze na Euro 2012. Zresztą po tej imprezie został bardzo fajny stadion, na którym ja sam miałem przyjemność oglądać pierwszy koncert Queenu w naszym kraju. W 2016 roku Wrocław został europejską stolicą kultury i naprawdę mógłbym wam tutaj jeszcze długo, długo wymieniać, ale najlepiej będzie, jak sami poznacie historię tego świetnego miasta na wystawie Wrocław 1945-2016 w Centrum Historii Zajezdnej. Tak, jest to ta sama zajezdnia, w której wybuchł solidarnościowy protest w 1980 roku. Zapraszamy was tutaj serdecznie. Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba! Wpisz swój adres e-mail. Potwierdź subskrypcję, a my damy ci znać o nowych odcinkach.